Pojechałeś z dziadkiem na wakacje, ale on zobaczył automaty. Pytasz się, kiedy idziemy na plażę. Oczywiście, przegrano. Nigdy nie przestaniemy grać. Oczywiście, przegrano. Nie widzę w tym nic złego. Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie, współpraca nadal trwa. Mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Dzięki, że używacie już tyle czasu i co, idziemy na Enebę bez przedłużania, pokazuję już co i jak. Pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter, tu masz... jak się wczyta, o, rzeczy do ligi. I tu główna strona, możesz coś zobaczyć, tu są polecane dla ciebie trending games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o, co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o, to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co, no, do aktywacji na Steamie, nie, o, God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła. Pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... Będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować. Chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny. A to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać. Liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin. Może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie. Wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was. Oglądajcie sobie film dalej. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Powkiszak. Chyba zerknę jednego chociaż takiego shota. Jednego chociaż. Ja pierdziele, nie wierzę, ty w tej grze, nie, to jest firma ta chwalona przez wszystkich, będzie przeze mnie hejtowała. A, czekaj, o co tu chodzi, myślałem, że coś innego będzie, jak taka nazwa. To znaczy, dobrze, że nie ma, ale o co tu chodzi, że Kiszek by była Wiedźmina? Czy co? Glossaper dał na Golibordę 20 zł. Nie stać mnie na suba, ale masz blikiem. Dziękuję, Glossaper. Dziękuję bardzo. Prime kosztuje... Nie pamiętam. 49 zł na cały rok, także warto. Plus masz tam gry, seriale. No, The Boys chociaż. Nie wiem, czy coś jeszcze było. Geige. Ale bym cię bardzo złapał za włosy, położył na łóżko i walił cię jak swoją maturę. Co? Dzięki. Co to w dupę jest za shot? Dzięki, Kitsune. O, Glusper, masz suba. No. Cię Bartku złapał za włosy, położył na łóżko i walił cię jak swoją maturę w nocy na śpiocha, a potem prysnął bym ci Co? Dzięki. Dziwna, dziwna. Dziadek oceniał Wukonga, szczera opinia. Dobra, gówno jakieś. Fajny, fajny, bo podobał mi się, ale... Ty... Widzu... No. O co... Nie no, w dupę, ty w dupę odkleił się. O co chodzi w tym szocie? Kiedy... Dobra, po co tak włącz?
Kiedy wszedłeś w biznes ze szwagrem, ale postanowiliście zaoszczędzić na księgowym i razem zajmujecie się rachunkowością. Widzę, to brzmi, jakby to się wydarzyło oczywiście w życiu twojego kolegi. Zobaczmy. No, zarobiłem na nim 600. W sensie nie 600, no bo połowę sam wsadziłem, to ile? 400, tak? Nie, co? 500? Nie. Ale straciłem 100, 400. No, zarobiłem na nim 600. W sensie nie 600, ile. No bo połowę sam wsadziłem, to ile? 400, tak? Co w dupa? Nie, co? 500? Nie. Ale straciłem 100, 400. Dupa, nic z tego nie rozumiem. Ile tam było ostatecznie? Nie ma bata, że to... Nie ma bata, że to przegramy. Nieważne, co się będzie działo. Ja to pamiętam. Ale to było gdzieś na początku Wiedźmina. Nie ma bata, że to przegramy. Nie ma czegoś takiego, że my to możemy przegrać. Nie ma. Nieważne, co się będzie działo. Co to w dupę za ekipa? Ja pierdziele. Co to w dupę za ekipa, ty? Luj, do odcinę. Albo nice. Nie ma bata. Chyba pierwszy raz na te potwory grałem. To jakoś na początku gierki, nie? Stary w pierwszy wtorek po wypłacie. Nic. Duży street silniejszy niż full, bo nie wiem. A nie jest. Ile jesteśmy na minus? Ja pierdziele, my jesteśmy na minus 800 golda. Co się odpieprza? Talar gamba. Kurde, fajny był ten poker w tym, w jedynce, no. Wiadomo, gwint lepszy, ale to jest top 2. Fizyka cycków. Ziemia drży. Zaraz się przebiją. O kurde, co to było? Zaraz się przebiją. Ziemia drży. Co tu się w dupę stało? Batman po roku w Łodzi. Dawaj iPhone'a. Co ty w dupę? Ja nie ratuję za darmo ludzi. No trzeba jakoś się tam wspomóc. Myślisz, że owsiak za darmo zbiera pieniądze? I tak dalej? Wszystko się zgadza i dodaj 2 do 2. Wyjdzie ci wynik, tak? Gdzie żółci? Czy denerwują żółci? Kibicowałem Ej! Ty, gdzie oni w dupę? Denerwują żółci? Kibicowałem malych pieprze. A więc tutaj zieloni zablokowali żółtych. A paczka dzisiaj. Żółci mogli wcześniej zagrać wabank po prostu i... Co to w dupę jest? Ej, oni tam duble robią. Ej, jest tyle teorii ogólnie o awanturze. Na YouTubie ludzie zwłaszcza piszą, że to jest dużo ustawek. I potem widzisz takie rzeczy, albo że są cięcia, jak kręci kołem i bisz. Chłopie. Serio, w dupę. Sceny im się porypały, no. Albo jakiś, no nie wiem, no to jest dziwne. Ja nawet na to uwagi nie zwróciłem wtedy. A więc tutaj zieloni zablokowali żółtych. A paczka dzisiaj. Patrz, na czacie nikt nie pisze. Ty i na czacie też nikt nie pisał. Ej, nikt tego nie zauważył. Poza widzem, kto to zrobił tego shota. Romek go zrobił. Romek. Five head. Ładnie. Polskie. Nie, co? Piskle jastrzębia. Gdyby pada z gniazda.
Zgadza się, zgadza. Animal Planet. Ojciec co wtorek z Wiedźmina. Szoty tylko z gry w kości. Z Wiedźmina trójki, szoty tylko z gwinta. Z Wiedźmina dwójki, szotów brak. Iluj. Co to jest? Ojciec co wtorek, lepszy drop. Co to jest? A to nie jestem gości. Dobra, zagrajmy w kości, dawno nie było. O, co to jest? A. Ach ja. Wiadomo kto, wiadomo co, subles. Świnie. Oj, dobra, eksperyment. Świnie. Oj, dobra, eksperyment. Świnie. Oj, dobra, eksperyment. Ja pierdzielę. Eksperymencik. Dziadek, gdy ktoś obraża łódź. Sierociniec na bagna? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Sierociniec na bagna? Zgadza się. Opinia o Wieśku. Andrzej Sapkowski wspomniany, no way. O kurde, ale dobry ten Wiedźmin, widzowie. Wspaniała gierka, Boże. No to była jedynka? Nie, czy trójka? Andrzej Sapkowski wspomniany, no way. O kurde, ale dobry jedynka. Ten Wiedźmin, widzowie. No dobra, była bardzo. Tego już się nie da przegrać. Ewer. Dobra, tego już się nie da przegrać. Tego już się nie da przegrać. Tego już się nie da przegrać. Jaki w dupę szpieg i pas, do odciny leci. O kurwa. O ja pierdziele w dupę. Przegraliśmy to. Dobra, tego już się nie da przegrać. Kondziu, nie teraz, nie teraz. Rel Sigma plus jeden. Tak, no. Który? Co? Elfy. Jak wiadomo, wszystkie elfy to ciotry. Jak którego spotkam, na pal nabije. Jeszcze się ucieszy. Boże. Coś pięknego. Już te dialogi. Oczywiście każdy jest równy. High to w 2007. Zdychaj, babo. Zdychaj, babo. Tak było. Tak było. Masz 10 lat. Czekaj, co? Masz 10 lat. Jest twoja impreza urodzinowa. Pytasz taty, jak się bawi. Gówniane przyjęcie wody nawet na stole nie ma. No. Nie ma zabawy. Sparta podczas pierwszego razu. Ty? A to co? Wchodzimy do dziury. Ty? Okej, okej, okej. Incydent z... Minneapolis? Co to? Czy jaki tam był incydent? Masz kulanku, nie był ten. Nie, czekaj. Masz kulanku, poczekaj, jak jest? No, skipnijmy to, huch. O, Soulsy. No tak, graliśmy. Ty, dwa blidy i on ma jeszcze tyle HP? Co to było? A, to ten glitch. Właśnie, miałem to zobaczyć później. Teraz zobaczę po miesiącu.
No gdzie to w dupę jest? Ty, zobacz to! Co tu się odpieprzało w tej grze? Wyszło, że cheatów używałem? Bing czy Link? Iluj. Gdzie my jesteśmy? Nie ma bata, że to przegram znowu? No ile razy się ten incydent wydarzył? A nie, to jest ten sam z potworami. Dobra. Już myślałem, że kolejny. Pokaż. Zapraszasz samicę na Radan and Chill. A ona... Czemu ty ściągasz spodnie w dupę i buty, bo mnie popieprzy? Czemu ty ściągasz spodnie w dupę i buty, bo mnie... Prawda o Triss. Powaga, powaga teraz na czacie. Yennefer. A Triss nie ma w bestiariuszu. A, racja, ona jest w bestiariuszu. To są postacie. Także nawet tam nie zaglądam, bo mi z ekranu wyskoczy ten rudy ryj. Nie mogę w dupę. Zgadza się w 100%. Yennefer. W 100%. Ja pierdzielę, ja pieprzę takie bzdety na tych streamach, że potem ich nie pamiętam i dzięki temu potem mogę reagować na własny stream i jest z tego content. Ty to rozumiesz? Coś pięknego w dupę. Samonapędzający się mechanizm. To mi się podoba. Kiedy sprawdzasz, czy kolega jest biseksem? Ja mu każę wyjąć, a on chowa. Ja mu każę wyjąć. Ale jeżeli chowa, to wcześniej wyjął. Synu, za chwilę wrócę, idę po mleko. Gdzie idziesz? Nie wychodź, proszę cię! Nie! Gdzie idziesz? Nie wychodź, proszę cię! Jezus Maria. Nie! Ja pierdzielę tu w dupę. Nie mogę. Typowa reakcja na widok RB. O, no jest RB, widzę. Nie psuj. O kurde, ale obrzydliwe. Ale to nie jest typowa. To nie jest typowa reakcja, widzowie. No szczerze, jest czy nie? No chyba nie, no. W dupę. Bez przesady, tak? Ojciec po przegranej, cześć, odpalę to. Ojciec po przegraniu całej wypłaty oszczędności domu rodzina błaga, żeby przestał. Roboć. Ja pierdziel. Popieprzy mnie z tą mechaniką. Teraz gdzie my możemy iść spać? U alchemika. Spanie u alchemika całą rodziną. Spać hazard? Nie. Robić. Ja tyle razy przegrałem cały majątek Wiedźmin 1, że to jest luj. Losowa odklejka o 12 w nocy. O, to może być ciekawe. Zobaczmy. Nie, ta gra była robiona na podstawie Dragon Balla, a mitologia była wymyślona na podstawie tej gry, a na podstawie tej gry był Wiedźmin, na podstawie którego stworzono te pocztówki, na podstawie których były znaczki, na podstawie których znaczków pocztowych była książka, na podstawie której się urodził Andrzej, na podstawie którego Andrzeja powstał nic, bo on już nic nie wymyślił. On wszystko ukradł. Nie, ta gra była robiona na podstawie wszystko Dragon... się zgadza. Jakby przeanalizować, to każdy puzzle łączy się ze sobą w jedną wielką całość. Wydaje mi się, że ma to sens. Stara baba, czy... Stare baby, kiedy lekarz pyta, co im dolega. Ulecz mnie. Ulecz mnie. Ulecz mnie. Ulecz mnie. Jezus Maria. Co to w dupę są za rzeczy, ty z tego Wiedźmaka. Klubowicz. Dobra, pieprzyć czarnych, tak?
Musimy pomóc Tri. Dobra, pieprzyć czar. Nie no, końcówka wszystko. Dobra, pieprzyć. Końcówka wszystko popsuło. Kiedy spotykasz żula o północy? By spał w kadzi zgorzałą, śmierdzi od niego jak z krasnoludzkiej życi. Ożeż ty chóru złamany! Ode mnie? Z krasnoludzkiej życi? Chóru tu! Odrin, zamknij się. Odrin. Odrin to jest klasik. Czekaj, a to jest to samo. Znaczy nie, czekaj, my to oglądaliśmy. Nie, czekaj. Pewna grupa w 39, Susi. Jezu, jakie wolne są te moby. Ja pierdzielę, popieprzy mnie. Szybciej! Coś tam poumierało, co? Widzo, zbyt naciągane. Kiedy spotykasz dziewczynę z Tindera IRL? O kurde! O kurde! Kiedy masz 13 lat i stary się pyta, czy już jaja obrosły. Jak jaja wyglądają? Aha. Kac? Torenty. Ano? Dziwny bóg, mieliście taki? I co to jest? Ty może serio, torenty. Klasik wyzywanie widza. Pokaż. Zrobisz to jeszcze raz, bo bugowałeś? Posłuchaj, twój stary buguje w tym pieprzonym kraju, że pieprzony w dupę na socjalu leci już do 70 roku życia śmieć przez to, że buguje cały system podatkowy w tym kraju. Więc zamknij ryj, daj mi grać, nic nie buguje, robię tylko pioruny, pieprzyć cię, kocham cię widzu, wybacz mi, poniosło mnie, mam bordera. Dobra. Zrobisz to jeszcze raz, bo buguje. Co w dupę? XD. XD. Co ty powiedziałeś? Śmieciu? Co ty powiedziałeś? Takie dialogi muszą być w Gothic Remake. To będzie dobra gra wtedy, Relini. Romantyk, SPX Love. A i wrócimy tu znowu. Tak? Malec. Oj, Geralt. Co to niby ma być? Malec. A i wrócimy tu znowu. No w dupę, no smalczyku nie zjesz? Co to? Kiedy odzywa się do ciebie kolega z liceum, który dawno nie widziałeś i ma biznes? Oto to. Znane z życia. Ale wiesz, o co mi chodzi? Kapitalizm. On pokaże emotkę, którą ma i ktoś to zobaczy i kupi, bo będzie chciał mieć, bo tego jest mało. Kapitalizm, piramida finansowa, kup mój kurs! Tak, ale wiesz, o co mi chodzi. Ale, no nie no, ale to jest prawdziwe w dupę. Nie wiem, zależy ile macie lat, ale jeżeli macie więcej niż, nie wiem, 20 parę, to jest duża szansa, że spotkaliście się z czymś takim IRL. No, ja się spotkałem. Pokaż to. I to nie byłem, i nie byłem ja osobą namawiającą, a raczej naganiającą, ok? Albo byłem. Nigdy nie mów, że coś da się zrobić. Nigdy nie mów, że coś da się zrobić.
Twoją matkę, szmatę się da zrobić, a nie radana, bo mnie zara popieprzy. Rozumiesz to? Nie da się tego gówna rozpieprzyć. 40 godzin godowania zapieprzonego kamienia i nic to nie daje. Przysięgam ci, daj mi teraz, dajesz mi numer do twojej szmaty starej matki i w 10 minut jest moja, rozumiesz to? A szmatę 40 godzin, biję szmatę ciągle i nic to nie daje, rozumiesz? Gdzie ja kogoś wyzywałem? Normalna rozmowa o pierwszej w nocy. Mokry czachnuch dał na Goliborda 5 złotych. Nie pisz tak. Sorry, że tylko 5, ale jestem biednym śmieciem. Będą małpki? Właśnie przy... Nie pisz tak. Każdy jest równy. Każdy jest równy. A dzisiaj nie będzie. Historia Wiedźmina według dziadka po odstawieniu leków. Książki powstały w oparciu na gry, nie w oparciu na kubki sprzedawane w Empiku po tym, jak powstały ręczniki sprowadzane z Pakistanu z wizerunkiem Wiedźmina, które z kolei zostały wykradzione z tajnych akt chińskich, gdzie zostało to wszystko oparte na wizjach starych Indian, którzy zostali niestety zdziesiątkowani przez grypę. I stąd jest Wiedźmin. Podsumowanie. Zgadza się. Tak. To nie jest Pepo Foil, to jest prawda. Trener tego jednego dziadka na turnieju w domu starców. Jak on rzuca tak, jak z pikaczki rzucał Geralt? Ty w dupę mam na ciebie, na ten twój szary łeb. No rzucaj kością tak, żeby wygrać. Śmieciu. No on rzuca kością płasko i widać od razu, co będzie, no. Taka jest prawda, on czasem płasko rzucał. Dzięki Persie za słowo dla Sisafter, witam serdecznie. Witam i dziękuję za gifcika. Powaga, zero gridowania. Powaga. Zero gridowania teraz, dobra? A zgridujmy hitka jednego. Zero gridowania teraz, dobra? I koniec. Niestety, zero gridowania. Wiem, że wyszedł nowy, muszę zagrać, no. Matka do ojca 5 minut po tym, jak przyszli w gościach. Czemu ty ściągasz spodnie? Aj. W dupę i buty, bo mnie popieprzy. Lepsze do tamtego było, ale tutaj też dobra. Jak Rzymian nakłaniano na pewno... Jak Rzymian nakłaniano na pewną kurację? Na pewną, tak? Jaki tam? Ominąłem coś? Nie. O kurde! Dobrze. Oj! Chciałeś mi otruć, komora gazowa! Jaki tam? Ja pierdzielę w dupę. Co tu się dzieje, ty? Co tu się dzieje? Czarnoksiężnicy. Pozabiją zara wszystkich czarnych. Chodzi o Nilfgaardczyków, przecież widać. O Nilfgaardczyków. Pytasz się sprzedawcy, co to za rodzaj sztucznych ogni, ale on nie zna polskiego. Nie, ty w dupę. Przecież to jest rasizm. Rasizm. Każdy jest równy.
Idziesz obok domu sąsiadów dzień po Halloween. A ci dalej wiszą. A ci dalej wiszą. A ci dalej wiszą. To jest za ciężkie w dupę. Co ty za szoty robisz? Ja pierdzielę w dupę. Nie no, to jest za czarne. Ja pierdzielę. Czyli się czarny humor, o. Nie no, piękny. Ja pierdzielę. XV wiek, portugalski kolonizator spotyka po raz pierwszy człowieka na czarnym lądzie. Co to jest? Co to jest? Co to w dupę jest? Małpa? Ale nie możesz. Nie no, z takim tytułem. Nie, 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 nie. Nie z takim tytułem. Każdy jest równy, zaznaczmy. Szybka zmiana decyzji. Ja pierdolę, te szoty są za mocne z tego sierpnia. Tak? Obraził się. Bywaj. Nie, nie obraził się. O. Porozmawiajmy. Tak? Obraził się. Bywaj. Nie, nie obraził się. Chciałem usunąć dwa puste szoty, na których nic nie było przez 30 sekund. Nie wiem, czemu wywaliło mi wszystkie inne stworzenie przez ostatnie 3 miesiące. No jeżeli tego i takie widzieliśmy, no to na szczęście są zapisane, nie? Gorzej jak jest coś, czego nie wysłałeś, to sadge, no. Niestety, no rozpieprzone, klasik. Kiedy oglądasz ten film, kamerzysty? Ten, czyli który? On też tu zeżar? Ja pierdolę, jakie to jest obrzydliwe. Boże, w dupę, ja bym tego nigdy nie zjadł. Nie. Kiedy mama wysyła cię na zakupy, ale wiesz, że sklep jest bardzo daleko. Jak obok krypty? Za daleko! Bliżej do burdelu ma. Czekaj, w dupę. Co? Twój stary na zakupach? Złota chusta, to jest nietypowe. Kupię na wszelki. Złote rękawice? Kurde pieprze, nie kupuję ty. Wszystko zaraz kupię na wszelki, się i okaże, że wszystko useless. Dobra, kupię to. Złota chusta, to jest nietypowe. Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Pytasz... A twoja stara było na zakupach, nie twój stary. Pytasz kolegi, czaj. Pytasz kolegi, co dziś robimy? Mieszkacie pod mostem w Łodzi. Dobra, pijemy wszystko i luj. My pijemy wszystkie jakie mamy i się wpieprzamy w roślinki jak porypani. Dobra, pijemy wszystko i luj. Ja nie mogę. No nie, no w dupę, czarni. Mnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych, a teraz z nimi obozuję. Mnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarnych. Nostalgia. Typowa kobieta w Łodzi. It still recalls your scent. Kobieta w końcu, tak jak chcieli. When that monk... It still recalls your scent. Kobieta w końcu, tak jak chcieli. When that monk... Ja pierdzielę w dupę. Ale jak? Czemu taki opis? To trap? Kiedy chcesz się przypodobać wujkowi? Przy piwie lepiej się rozmawia. A coś pięknie powiedział. To o czym... Będziemy gadać. Przy piwie lepiej się rozmawiać. Pokaż. Dziadek i uaktywniająca się wścieklizna. Dupę nie wyrobię, nie wyrobię. Dupę nie wyrobię.
delikatna wścieklizna. Kiedy robisz sobie krzywdę, więc pozywasz sam siebie i wygrywasz od ubezpieczyciela 200k. C.U. Nie wiem. No, cynk. Nie. Miedź? Co ma ten opis? Widzu, czy to jakaś notatka była dla ciebie na później? Ale go dałeś tą notatkę do opisu shota. Dziadek i automaty we wtorek. Możemy wszystko nadrobić, tylko nie chodna. Weekend. Nie. 95 golda w kieszeni. Nie. Proszę. Dwie jedynki. Była jedynka. Łączę do na zero. Znaczy do zera. Kiedy Sparta szuka... Czaj. Kiedy Sparta szuka wymówki do skończenia streama i ulotnienia się. Przepraszam cię. Egitka, mogłabyś zabrać tego sępa stąd? Ale zobacz, że przyniosła. Będę wdzięczny. Przepraszam. Czaj, co? Egitka, mogłabyś zabrać tego sępa stąd? Ten sęp już dziurawy, niestety, ledwo żywy. A kiedy był ten shot? Wtedy był nowy. Gdzie to jest? To jest 31. Czaj. Kurde, tak krótko ten sęp żył? Ja pierdziele, myślałem, że on dłużej pożył. Sparta to stary z bok. Co, no normalny gameplay, no. Oglądam to, co stwórcy przygotowali. Papież Łodzianin. Czemu papieże się nazywają dosłownie... Nie, wyobraź sobie kreator postaci papieża. Chłop wchodzi na serwer i tak. Jan Paweł, a zajęte. Jan Paweł II, a Jan Paweł III, Paweł IV, V, VI, VII. Dopóki wolny nikt nie będzie, to taki sobie wybierze. Czy oni są nienormalni na tych serwerach watykańskich? No. Czemu papież... Ale tak jest, no w dupę. Przecież tak jest. To jest dosłownie wytłumaczone, czemu oni się tak nazywają. Raczej pytanie, bo nie jest wytłumaczone. Watykańczyk. No nie wiadomo. Benedykt, pierwszy, drugi, trzeci, aż do 16, nie? I teraz kolejny musi 17. Przecież bez sensu. Wiesz. Każda reklama na pewnych stronach. Wiesz. Goła pała. Dosłownie dymasz gołą pałą chłopów i baby, nie? W sensie, no jako są, jak bosy, nie? Wiesz. Goła pała. Wiesz. Goła... Ciekawe reklamki, widzu. Huch. Typowa odpowiedź sąsiada w Łodzi na co tam słychać. Pieprzenie o niczym. Mon. Bo cię zanurzuje. Pieprzenie o niczym. No. Jest to prawdziwe. Sigma. Dobra, ale mnie bardziej ciekawi, czy będą czarnoskórzy w tej grze, bo inaczej nie będę grał. Iluj. Każdy jest równy. Zgadza się, mam w dupie gameplay, grafikę, mechaniki. Pytanie jest jedno. Czy będą oni? Oczywiście każdy jest równy. Szkoła. W roku 2030. Klasa o profilu influencer. Czekaj, co to w dupie jest? Nauczyciel podczas egzaminu końcowego. Boba. W Eukarii dał na Goliborę 100 zł. Witam dziadek, grypa żołądkowa przez 8 dni nie oddaje pepew. Czaj, to jest to samo co angina? Dziękuję bardzo. Czy to jest jelitówka? Ja nie znam tych nazw. Jelitówka to jest, a. No to tak, to zgadza się, nie oddaje to niestety. Zgadza się. A dziękuję bardzo za potężny donate, widzu. Mam nadzieję, że ten masz podgrzewany kibel
bo dzisiaj ty na kiblu, ja na kąpie i razem kończymy krew i wino. Podniosło cię to na duchu? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję bardzo za potężnego donata. Szkoła w roku 2030, klasa o profilu influencer, nauczyciel podczas egzaminu końcowego. No musisz bardziej dupę wypiąć do kamery, ty tego głupia babo nie rozumiesz? Wypnij dupę i nie będziemy już robić siódmego dubla dzięki temu. No muszę ci wprost wszystko mówić? No musisz bardziej dupę wypiąć do kamery, ty tego... Ej, ale to serio, to jak w tym filmie co było, że więcej żalu, wiecie o co chodzi? To jest dosłownie to samo, tylko remake. To jest remake w szkole influencerów. Ja pierdzielę. Coś pięknego. Witam, witam. Te strzały wchodzą, remake też może być. Sparta ostro mamonie. Niby nóżki, niby nie. Mamon XDD. Niby... Ale co to jest? Przecież ja przeczytałem wiadomość tylko z czatu, no. Widzowie, to nie ma nic. Tylko wiadomość była przeczytana. Tylko... Powaga dwa. Kiedy próbujesz... Czekaj, kliknę to. Jure, dobre te szoty są. Kiedy próbujesz dogadać się z pijanym wujkiem. Odrin? Odrin! A jakże? A ona to w ogóle... Klasik. Ci pisze na nie dziwka, wiesz? Ja tu do niej tralalala, po dobremu ją upotrzebuję, a to na mnie zryje. Coś ci wytłumaczę, jesteś nawalony jak Bela. Postaraj się wyprostować i nic nie mów, bo cię straże nie wpuszczą do obozu. No ja i też mówię! Kwadrat radwat! Jaki kwadrat, kurwa, jak rybka! My się chce chędożyć, a to o kwadratowych rybkach coś pierdali! O kwadratach i rybkach opowiesz mi później, teraz wracamy do twoich kumpli. Martwię się o ciebie. Oj, przyjaciele! Uff! Uff, jak kochani! Co jest, w dziupa! Uff! Uff! Uspokój się. Postaraj się nie obrzygać strażników, dobrze? Ale to jest klasyk. Wstawaj, żulu, zasrany. To. Kiedy zaprosiłeś do siebie... Czekaj, aha, to będzie to samo. Kiedy zaprosiłeś do siebie koleżankę, żeby pokazać jej swoje swoją kolekcję Lego, a ona... Czemu ty ściągasz spodnie w dupę i buty, bo mnie popieprzy? No tak, tak, tak. To. A to z Wiedźmina, trójeczki. Kiedy Aneczka pyta Barona, dlaczego ją uderzył? Przypadkiem. I od tego się zaczęło. Całe. I od tego, ale tak mówił przecież, że nie wiedział jak ją uspokoić. I przypadkiem jej zapieprzył gonga. Tak było, nie? Ministrant kiedy zostanie nakryty? Na podpijaniu wina mszalnego. Stary zboczeńcu, daj mi się napić. Ale co? Stary zboczeńcu, daj mi się napić. Ale co tu się w dupę dzieje? Mama pyta, jak było w kościele. Pączki nie ma. Pączki nie ma. Klecha niestety spalony na hita. Pączki nie ma. No, to jest piękne. Kiedy, czekaj to. Kiedy mama pyta, czy podoba ci się jakaś koleżanka w szkole? Ja jestem... biseksem. Iluj. O! Nie złarzę. Ja jestem... biseksem. Iluj. No piękna sprawa. No i co? No i git. Stary, gdy syn pisze do niego, żeby nie przepieprzył całej wypłaty rodziny w kasynie. Co tak napieprzasz tę wiadomość, bo cię zaraz ja napieprzę. 4 razy z rzędu to napisałeś.
Soros, tu staniesz w głowę. Bo nie czytasz? Bo się nie opłaca czytać tego, co ty piszesz. Bo musisz 5 razy, żeby jedną wiadomość. Po co? Ma to sensu. Uch. A. Ok. Dowód na to, że Sparta zrobi Wiedźmina 3 na 100%. Ale mieliśmy robić na 100% wieśki. Robię. Wiedźmina 3 też na 100%. Pytajniki się nie liczą. Taka prawda. Ale przyjemnie się te znaki zapytania robi. Idźmy se na most. Ale przyjemnie się te robi. Te znaki zapytania w tej grze. Czekajcie, bo tu jeszcze idźmy se na most. Geneza, a nie, to było dobro. Kiedy mama... Czekaj. On jeszcze nie wiedział, no. Kiedy mama kazała ci przyprowadzić pijanego starego. A, to było już z tym Odrinem, no. Wcześniej już. Kurde, ale ten Odrin fajny questik ogólnie, nie? Zarąbisty z Wiedźka 2. Pow stary na występie syna. Dobra, niech se śpiewa, a ja się napiję. Dobra, niech se śpiewa, a ja się napiję. Priorytety. Gdzie my jesteśmy? SPX Ogar za 20k warto? SPX Ogar? Co to? A Ogór, SPX Ogór. To się Ogór, SPX Ogór nazywa ta mota? A, okej. Okay. A wcześniej samochód? Ogórek. Mam dla was dzisiaj ogórek. Ogórek dzisiaj jest najdroższy na świecie. No tam, 20 ogórek chyba kosztowało. Za 20 koła. Prawie, nie? Iloj. Dobrze tak tym mistrzom pieprzonym. Znerwiali mnie. Gdzie my jesteśmy? Mama RB po tym, jak się dowiedziała o... Ja usuwam go! I mam to w dupie. Nie zostawię. Ja... Nie ma czegoś takiego. Życie ostre jak maczeta sad. Prosto. Och, jak boli. Oj, jak boli. O nie. Życie. Nie, czekaj, co racja. Jest? Życie najgorzej. Zgadza się. Ultra ważne. Nie teraz. Dziadowi odwala od hazardu. Kościane wakacje, Louis. Na morze! Ale on tak mówił, no. Zaginiony ojciec nieuczesanej. Co to w ogóle za... Ty pciacz kaczki! Ty pciacz kaczki! Co to w dupa jest zaginiony ojciec nieuczesanej? Co to jest za nazwa? Widzu, oszalałeś? Okej, okay, Rukaszu, nie klikam, dzięki. Stary do matki w niedzielę rano tłumaczący, czemu nie pojedzie do kościoła. Piłem szmato, rozumiesz? Piłem szmato, rozumiesz? Z grubej rury widzę od samego rana. Króciutko z mamonem, ale co to znaczy? Jak się nie umie jeździć, to się buguje?
Aha, dlatego na wózku nie wjechałeś po schodach? Chcesz to wytłumaczyć w ten sposób, durniu pieprzony? Ale przecież... Ale... Zastanów się. O co tu chodzi? Zastanów się. Przecież ja nie rozmawiałem z Mamonem. O co chodzi w nazwie Szota? Wytłumaczy ktoś? No, nie rozmawiałem z Mamonem. 4-6. Kiedy idziesz na automaty? Czy 5? Przemranej ulica. Szóstek, da, zobacz to. Nie, ale nie, w dupę sam. Przecież to jest w dupę nierealne. To był taki skam. Cio? Co? Światowa. Rozpoczynam licytację, biorę 200 zł z konta każdej drużyny i... Słowa państwa! Walentnie wiescy! Czyli więcej rzuci! Walentnie wiescy! Tak szybko obaj panowie... Oho! Ty, tu nic nie ma. Oszukałeś nas. Sparta w porę przypomina sobie, że jest na streamie. Mi... Nazwa kraju. Zabawy dzieci w Łodzi. Ja chcę być salamandrą. Nie chcę być strażnikiem. Ja też nie chcę być strażnikiem. To pobawmy Mam się wino. W podrzynanie gardę. Ja chcę... Mieszkaniec Łodzi pierwszy raz w innym mieście. Dobra, najważniejsze pytanie. Da się bić losowych ludzi? Dobra, najważniejsze pytanie. Da się bić losowych ludzi? Ja pierdzielę te w dupę nazwy. Czekaj, tu nie ma. O, Sparta o dziadku RB. Jak to? Nie zasługuje na przebaczenie. Ja pierdzielę. Pieprzony w dupę dziad. Stary park. Czekaj, ale tu Dobra. Nic nie ma poza tym. Okej. Okay. Pobugowana... A, to jest z tym glitchem na ekranie. Pe? Tak. Co to było? To już widzieliśmy. Kiedy dziad obieca streama, będzie poślizg za każdym razem. Tu nie, dla mnie już się nie liczy nic, poza tym, żeby wygrać. Mogę być oszustem. Tu nie, dla mnie już się... Pan Menel, kiedy do picia została mu tylko woda. Pan Menel. Jezusie, pomóż mi, Jezu. Tylko Jezus jest w stanie mi pomóc. Ja pierdzielę. Dzięki Gązowski za suba, witam serdecznie. Podzielone zdania rabinów, o. Tak, tak, Kto mógł ją wykraść Foltestowi? Ktoś naprawdę blisko króla. Mam nadzieję, że znajdziesz zdrajcę. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Bywaj, Wiedźminie. Elfy to Sigmy, elfy to terroryści. Jedna wiadomość po drugiej widzę. Po przeciwnych biegach. Ta, napisali, zobacz. Artur, elfy to Sigmy, Matox, elfy to terroryści. Z kim się bardziej zgadzacie? Biegunach. To mi się podoba. O, trzecia wiadomość. Elfy to Żydga. Kto mógł ją wygrać? Cześć, kolejny. Dobra, chyba tyle. Znaczy z czatu jeszcze pewnie. Kto mówi... Cześć, co tu jest zapisane? W końcu tyle filmów oglądałem, ale na live pierwszy raz. Witam Gonzolowski, miło mi bardzo, dziękuję za subkę jeszcze raz. Dzisiaj kończymy jak coś Wiedźmina trójkę. Spory delay jest na YouTubie. No. Tylko ty Kto mówi nie jest gejem? Kto mówi nie jest gejem? Tylko ty Kto mówi nie jest gejem? A poznałeś ich dużo?
Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Tylko ty. To mówi, nie jest gejem. O co tu chodzi? Nie, nie jesteś? Czekaj, fan jojo. Jojo? Co zrobić, jak zaproponowałem młodszemu bratu, żeby obejrzał ze mną Gwiezdne Wojny? Zemsta Sithów 6/3? On powiedział nie, bo ogląda anime o gejach. Jak go przekonać do Gwiezdnych Wojen? Człowieku, lepsze jest anime o gejach niż pieprzone Gwiezdne Wojny o PDF-ach. Fuj na te gówno. Star Warsy zasrane. Mam nadzieję, że cię stary przyłapie na oglądaniu tego gówna i cię z... Jezus. Ale taka prawda, plus jeden totalnie, ty. Pieprzyć w dupę te Star Warsy. Czekaj, dobra, czekaj, bo w dupę. Dziadek przypomina sobie stare, dobre czasy, fantastyka. Czekaj. Tylko wiesz, kupuje niewolników, biczuje ich, żeby zapieprzali w robocie i mnoży majątek. Ja tu mówię oczywiście o tych czasach i fantastyce, żeby nie było. Fantastyka, no. Co to za wygląd? Lepiej to przypomnijmy. Dobra, chyba tyle, widzowie. Z czatu mogę jeszcze coś wziąć, ale z sierpnia. Nie z w dupę września. Co to za... Albo Wiedźmak. Stary, gdy czekasz, aż w końcu zrobi tę jedną rzecz, którą miał zrobić rok temu. Zaraz czekałem na Mikołaja nadal świętego. Niektórzy czekają na to, że RB zmądrzeje, nie? Niektórzy czekają na to, że Skolba tu przyjdzie, będzie można go dalej obrażać, ale ma perma. Niektórzy czekają nie na... Nie da się, no. Dostał perma od Twitcha. No właśnie. Są różne, jakby to powiedzieć, rzeczy, na które czekamy. Marzenia dziaducha. Ty, ale wyobrażasz sobie, jakie to byłoby OP, że jest ta scena z Grzegorzem i jest ten dźwięk taki wysysania powietrza. On byłby jak dźwięk, że on nie może jakby złapać, wiesz, nie? I wysysa powietrze z całej sali i próżnię tworzy i wszyscy... Ale no tak, masz te kina 4D, czy jak to się nazywa, nie? Że się fotele ruszają. I wyobraź sobie na tej biografii Grzegorza taka scena. Chłopie, w dupę. Jakie przeżycia by były. I tak na powiedzmy 20 sekund odcina powietrze, nie? Żeby ludzie się wczuli bardziej. To fajne. Mój ojciec, zabawiał się za... Pięcioletni dziadek patrzący... Pięcioletni dziadek patrzący, co robią dzieci w nocy. Cześć, jak to? Mój ojciec, zabawiał się z owcami. Co oni tam robią? Cześć, w dupę. Tu się za dużo dzieje, a jednocześnie w dupę nie wiem, co się dzieje. Geneza Mamona miałem zobaczyć. Ale nogi! Ty, nogi mu odcięliśmy. Co on teraz będzie robił? Nie no. Co to w dupę jest za nazwa szota? Pytam się. Nauka znaku iś. Ale to jest... Z jakiej szkoły jest znak iś? Szkoły PDF-ów. Pod tą szkołę przychodzą. Ale to prawda. Przecież kto robi iś? No w dupę, olbrzym idzie, nie? Taka prawda. Wszystko się zgadza, ta cała geneza. A właśnie, olbrzym nadszedł, bo 21. Nihil. Nihil. Nihil.
Nihil. Ja pierdzie. Nihil. Za dużo naraz, Nihil. Za dużo naraz, za dużo naraz shotów. Było to Musashi. Było ten shot. Dobra, chyba tyle. A i szczerze? Czekałem na Miko. Zarąbiste shoty z tego sierpnia wyszły, co? Giga dopieprzone szoty, ale wiesz, też w sumie w lipcu było bardzo dużo bicia ciągle tego samego bossa. Tu było dużo więcej, jakby to powiedzieć, interaktywnych rzeczy. Więc większe pole do manewru dla shoterów. Piękna sprawa, widzowie, piękne szoty zrobiliście. No, nie wiem, który najlepszy, chyba z tym Halloween, tak mi się wydaje. Dzień po Halloween, a oni dalej wiszą. Chyba najlepszy shot, zapadł mi w pamięć. Ale ogólnie piękne shoty, naprawdę. Nawet twoje dwa były spoko. No to już jest coś. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę